Starsza pani podbija świat. Part 144. 144. Dzisiaj o tym tylko króciutko, kiedyś poszerzymy. Mamy pytania zamknięte. Zaczynają się one po polsku od słowa czy. Są zamknięte, ponieważ są tylko dwie możliwe odpowiedzi na pytanie czy. Tak albo nie. Mamy też pytania otwarte. Możemy się pytać o różne rzeczy, używając różnych słów, na przykład kto, co, gdzie, kiedy, jak. I odpowiedzi są otwarte. Nie wiemy, co będzie odpowiedzią. Wiele różnych możliwości. Jak powiemy facet, faceci. A guy, guys, guys. Skąd wy, chłopaki, jesteście? Jesteśmy z Chin. Where are you guys from? Where are you guys from? We are from China. We are from China. I tutaj you guys to skąd wy, chłopaki, jesteście. Ale do dziewczyn powiemy skąd dziewczyny jesteście. I też będzie you guys. Do grupy prezydentów też powiemy you guys. Skąd on jest? On pewnie jest z Japonii. Where is he from? Where is he from? I guess he is from Japan. I guess he is from Japan. O tym samochodzie, skąd on jest? On pewnie jest z Ameryki. Where is it from? Where is it from? I guess it is from America. I guess it is from America. Kto mi może pomóc? Who can help me? Who can help me? Kto na nią czeka? Who is waiting for her? Who is waiting for her? Jak powiemy dlaczego? Why? Why? A jak się zapytamy jak? How? How? Jak powiemy co? What? What? Co tu w środku jest? What is in here? What is in here? Co tam w środku jest? What is in there? What is in there? Co się dzieje? Co panu dolega? Co pana boli? What is wrong? What is wrong? Co mi może pomóc? What can help me? What can help me? O tym komputerze. On nie działa. W tej chwili. It is not working. It is not working. Dlaczego on nie działa? Why is it not working? Why is it not working? Co nie działa? What is not working? What is not working? Pasek od czy do spodni wymawia się tak, jak się pisze, czyli a belt. A belt.
jak powiemy pasek do spodni. A belt. A belt. Jak powiemy miejsce do siedzenia w samolocie, fotel w samolocie. A seat. A seat. Pas bezpieczeństwa to a seat belt. A seat belt. Jak powiemy pas bezpieczeństwa? A seat belt. A seat belt. Zawracać głowę, przeszkadzać, denerwować. To bother. To bother. A jeśli go ten pas bezpieczeństwa uwiera, przeszkadza mu, to powiemy the seat belt is bothering him. The seat belt is bothering him. A powiedzmy pewnie go uwiera pas bezpieczeństwa. Pewnie pas bezpieczeństwa mu przeszkadza. I guess the seat belt is bothering him. I guess the seat belt is bothering him. Spytajmy się, czy go uwiera, czy mu przeszkadza pas bezpieczeństwa? Is the seat belt bothering him? Is the seat belt bothering him? A spytajmy się, dlaczego go uwiera pas bezpieczeństwa? Dlaczego mu przeszkadza? Why is the seat belt bothering him? Why is the seat belt bothering him? A teraz pytajmy się, co go uwiera? Co mu przeszkadza? What is bothering him? What is bothering him? I popatrzmy na samą górę, to I guess, wydaje mi się, jest osobnym zdaniem. Natomiast w tym głównym zdaniu, co będzie podmiotem? Najpierw szukamy orzeczenia, co robi, czyli is bothering, uwiera, męczy, przeszkadza. No i kto to robi? Co to robi? The seat belt, czyli pas bezpieczeństwa. Pytamy się ogólnie, pytanie zamknięte, czyli czy, więc odwracamy is the seatbelt bothering him. Natomiast pytanie otwarte, czyli na różne sposoby można je odpowiedzieć, słówko pytajne why, no i znowu mamy odwrócenie is the seatbelt bothering him. No i teraz na dole to what jest także podmiotem, no bo o nie się pytamy, co go uwiera, więc widzimy tu szyk wyrazów jest jak w zdaniu twierdzące. Zapytajmy się, co go uwiera, co mu przeszkadza. What is bothering him? What is bothering him? Mieliśmy to już przy starszym panu z jego bólem głowy i wtedy to oznacza, co pana boli, co panu dolega. Natomiast tu możemy się zapytać, co mu jest, co mu się dzieje. What is wrong? What is wrong? To zadajmy obydwa te pytania po raz. What is wrong? What is bothering him? To zapytajmy się, co mu jest, co mu się dzieje, co go uwiera, co mu przeszkadza. What is wrong? What is wrong? What is bothering him? What is bothering him? Na dole mamy tutaj słówko to, czyli oznacza to, że w tym przypadku to oznacza dziać się, bo to go on może oznaczać wiele innych rzeczy. Ale tu widzimy coś wybuchło gdzieś w Europie Zachodniej, coraz częstsze zjawisko i ludzie uciekają, więc dziać się, co się dzieje. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś się dzieje w tej chwili, będziemy potrzebować końcówki in i dodamy ją do czasownika, a czasownikiem tutaj jest go. On jest przyimkiem i go on razem tworzą wyrażenie dziać się.
teraz, kiedy jakiś X dzieje się, no to X w tej chwili is going on. To in dodajemy do go, a on sobie po prostu tak zostaje. Jakbyśmy teraz powiedzieli, co się dzieje w tej chwili? No i widzimy, że X jest podmiotem, więc co też jest podmiotem, bo pytamy się o ten podmiot. Co się dzieje? Więc szyk będzie pytania taki, jak i w zdaniu oznajmującym. Co się dzieje? What is going on? Spróbujmy to dwa razy wolno. What is going on? What is going on? I pamiętamy, im dłużej ćwiczymy wolno, tym szybciej nauczymy się szybciej. I wtedy zapytamy się, what is going on? Jak powiemy pomału, co się dzieje? What is going on? What is going on? Starsza pani sobie coś tu wstuknęła, wszystko jej znikło i teraz się pyta, co się dzieje? Jak powiedzieć? What is going on? What is going on? Teraz jakbyśmy się zapytali, co się tutaj dzieje? Pamiętamy tutaj na koniec. Co się tutaj dzieje? What is going on here? What is going on here? Wikingowie tutaj strasznie hałasują. Starsza pani się bardzo zdenerwowała. Jak się zapyta, co się tutaj dzieje? What is going on here? What is going on here? A spróbujmy, co się tam na dole dzieje. What is going on down there? What is going on down there? Kiedy wyzywamy kogoś do walki, to powiemy come on, come on, czyli no, no. Kiedy zachęcamy kogoś do wysiłku, też powiemy no, no, come on, come on. Kiedy coś nas wścieka, to też come on, jak jesteśmy niecierpliwi, już mamy dosyć. Come on! Królowa Anglii zamówiła sobie herbatę, a oni się guzdrają, nie przynoszą i ona czeka, więc zniecierpliwiona może powiedzieć no, co się dzieje? Come on, what is going on? I starsza pani nie wypada, żeby tak mówiła do ludzi, ale jak już starsza pani będzie duża i zostanie królową Anglii, to wtedy będzie mogła sobie do wszystkich tak zawsze mówić come on, what is going on? Come on, what is going on? Pan listonosz przyniósł paczkę, jak mu powiemy do widzenia. Have a nice day. Have a nice day.